Cześć, mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 14 lat. Jest wcześnie, jest godzina 8:73. Kolega z New Jersey, który ma trzy sklepy z dywanami, tak zwanymi karpetami, na styl azjatycki, poprosił mnie o sprawdzenie jego poddostawcy, bo ostatnim razem brał innego i mu po prostu popsuł. Nie wiem, czy tam mieli problemy programowe, czy po prostu to było tak robione na sermater. I tutaj jest, no to trudno to nazwać fabryką, bo pracuje raptem 30 osób. Natomiast jest bardzo mocno zmechanizowana i jest bardzo wydajna z tego, co widzę. O, tu jest właśnie dziedziczka. Rodzice przeszli na emeryturę, dziedziczka przejęła firmę i prowadzi prężnie. Trochę poczyściła tą fabrykę. Ja już tą fabrykę widziałem chyba przed plagą, ale on wtedy sobie wybrał jakąś inną fabrykę. Nie był za bardzo zadowolony, no ale no, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Szczególnie podczas plagi były problemy. To, co widzicie tutaj, to są zwoje. Część zwoi to jest wełna, bawełna, a część zwoi to jest ten taki jak gdyby gumowo-filcowy podkład pod dywany. Po ilości ciężarówek i po ilości zwojów możecie się zorientować, ile tego przechodzi, ile tego jest rzeczywiście przerabianego. I to jest bardzo interesujące, bo co mogę powiedzieć o tych tak zwanych karpetach? W wielu wypadkach te karpety są stosowane i produkowane na takich specjalnych looms, czyli takich przęcidłach, które na krosnach, o, które i w większości przypominają one tkaninę. I to runo, ten flyer, który przygotowuje ten dywan i wzór, może być z pluszu lub berberyjskie. Pluszowe dywany to są równocięte dywany, berberyjskie to są takie pętelkowe i te pętelki się później goli z gala, żeby nie było śladu po pętelkach. Jest dużo dywanów łączących cięte berbery i pętelkowe. Zwykle stosuje się kolorowe przędze. Dzięki technologii komputerowej można uzyskać skomplikowane wzory dla projektów. Te dywany droższe są ze względu na to, że powolny proces produkcji. Jak nie wiem, czy zwróciliście uwagę, czy nie. Tak, że nie kwitnie ta praca tak, jakby to powiedzieć, bardzo, ale to bardzo szybko. I w gruncie rzeczy pracownicy bardzo spokojnie sobie tutaj pracują, bo szybkość ogranicza maszyna. Dużo ścinków jest zużywanych w takie mieszane karpety, które są wysyłane do sklepów takich jak Dollar Store czy Pier One. Chociaż Pier One zbankrutowała. Teraz jest jakiś inny sklep, zapomniałem jego nazwy. A są przeogromne ilości ścinków. To, co tutaj widzicie, to są ścinki niezużyte. Sprawdzałem maszyny bo kolega prosił też właśnie o maszyny, jakie maszyny używają. No to są roczniki 70, 80 rok, ale działają, bo w gruncie rzeczy są proste. Nie wymagają jakiegoś takiego serwisu i do tego no, te maszyny, które tu widzicie, to jest w ogóle koncept maszyn sprowadzanych jeszcze z zachodu lub kopiowanych z zachodu. Interesująca etymologia firmy Carpet pochodzi od francuskiego słowa, pochodzi od łacińskiego słowa carpita, carpet, carpite. Generalnie chodzi o takie grube włókno, twarde i niezbyt miękkie. No oczywiście idzie to na podłogę. Sam zresztą kupiłem do swojego nowego apartamentu taki duży ala turecki, ala taki skomplikowany z motywami azjatyckimi. Dywan, taki karpet wykładzinę 4 metry na 6 metrów i jestem z niego bardzo zadowolony. Większość tych produktów jest sprowadzana z Chin. I bardzo dużo tych produktów no, jest robionych na miejscu. Niedaleko Jiangsu ode mnie, tam rzut beretem, pociągiem
To jest godzina, bo on 300 km na godzinę leci, to jest niecała godzina. Przestrzeń halowa jest ogromna i co chcę jeszcze dodać? Jak widzicie, hala jest zbudowana, taki zwykły blaszak, nie ma specjalnych wymagań. Jest troszeczkę uporządkowane. Ta dziedziczka dbała o uporządkowanie i generalnie jest to czyste miejsce. No, pod koniec pracy i podczas przerwy sprzątają te wszystkie ścinki i zawiłki, żeby ludzie sobie krzywdy nie porobili. Tak jak tutaj widzicie, maszyny są dosyć bardzo proste, nawijacze, włókna, wrzeciona, które biegają. Najtańsze dywany są drukowane, jak gdyby drukowane takimi kolorowymi paskami, a te droższe dywany, one nie są drukowane, co od spodu są wstrzeliwane nitki, później jest to golone. Również są wycinane dywany naklejkowe, czyli powiedzmy jest jedna podstawa, a na tą podstawę się doszywa, tak jak tutaj widzicie na maszynie CNC, kawałeczki i komponenty na wzór. Bardzo interesujące, muszę wam przyznać, nigdy nie widziałem czegoś takiego. Tutaj na przykład docinają końcówki właśnie tych supełkowych dywanów. One są bardzo drogie, bo ten supełek idzie od góry i wymaga o wiele, wiele więcej pracy i trzeba je pociąć. Na tym stole, co widzicie, to jest na jednej rolce, oni po prostu to rozcinają, bo głównie robią pod zamówienia. Chiny się zmieniły dużo, teraz już tylko robią pod przedpłacone zamówienia, już nie robią tylko na makulaturę, na dostępność i myślę, że to jest taka przyszłość Chin. Bardzo dużo używają nylonu, polipropylenu, wełny i blendowanej wełny. I głównie ta wełna jest o dziwo importowana z Turcji, gdyż wszystkie produkty, które idą na zachód, muszą mieć taki, jakby powiedzieć, bezpieczny sourcing. Używają również poliesteru i akryliku, chociaż nie widziałem akryliku i dużo produkują dywanów na cały świat, szczególnie dla wyznawców religii islamskiej. No Chiny, Azerbejdżan i kto tam jeszcze? Indie i Iran, Pakistan i o dziwo Skandynawia mają skoordynowany, albo inaczej kontrolowany rynek, jeśli chodzi o tego rodzaju produkty. I myślę, że to jest bardzo interesujące, szczególnie ta dywersyfikacja produktów, które są w gruncie rzeczy no, dosyć skomplikowane. Powiem wam tak, zrobienie takiego dywanu to jest, teraz wam powiem, 50 metrów kosztuje $80. Ten sam dywan 50 metrów będzie w Stanach kosztował około 7 tysięcy, także przebitka jest ogromna. To jest bardzo dobry biznes, bardzo fajny biznes i w gruncie rzeczy bardzo dochodowy. Mało pracochłonny, jeśli chodzi o pracowników. Tam widzieliście pana, który tam coś poklepywał i on obsługuje praktycznie całą linię, tam gdzie są wrzeciona i tam gdzie są igły z supłami. Maszyny, tak jak wcześniej mówiłem, sprawdziłem te maszyny. Wiem przynajmniej, gdzie maszyny kupić, bo kolega w New Jersey się również przymierza do linii, żeby samemu robić, bo to jednak interwały od zamówienia, poprzez przedpłatę, poprzez dostawy, poprzez reklamację potrafią robić 3 miesiące. A jednak wciąż im brakuje tego Six Sigma, żeby wyłapywać problemy na samym początku. Podczas przerwy interesujące jest, że mają pracowników, którzy pilnują sprzętu z oprogramowaniem oraz pilnują ustawienia wrzecion i ustawienia igieł, tak żeby ktoś nie mógł tego skopiować, żeby ktoś nie mógł tego po prostu no, zrobić identyczny produkt. Każdy pilnuje swego jak może. Jest to duży rozwijający się rynek wciąż. Jak tutaj na południu na przykład zimy są dosyć chłodne, bo są 10 stopni jest. No i dużo jezior i dużo kanałów, więc można przymarznąć. Więc takie rzucenie takiego karpetu na podłogę, takiego dywanu na podłogę naprawdę ogrzewa diametralnie. W obecnym mieszkaniu mam taki duży. Położyłem sobie dwa bieżniki w sypialni i położyłem w living roomie sobie położyłem taki duży. On ma chyba z 2 metry na 4 metry, także od razu czuć różnicę i poza tym można gołymi łapami chodzić i jest naprawdę wygoda. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Tyle na tyle. To jest chiński biznes,
I serdecznie dziękuję za komentarze, przyjazne komentarze, za oglądalność oraz zapraszam częściej, pozdrawiam rodaków w świecie i na świecie. Do usłyszenia.